Cierpię na raka wątrobowo-komórkowego. Został on zdiagnozowany 2 lata temu. Ten nowotwór jest następstwem wieloletniego chorowania na wirusa wątroby typu C, którego udało mi się pokonać, który został wyleczony w 2018 roku, ale mimo tego, no niestety efektem jego wcześniejszych działań i tych wielu lat, kiedy czynił szkody w moim organizmie, no jest właśnie nowotwór wątroby. Na co dzień pracuję zawodowo jako urzędnik samorządowy. Zajmuję się też zdrowiem, głównie dofinansowywaniem z Unii Europejskiej. Spełniam się w tym, co robię i jest to też ze mną spójne, może właśnie z racji tego, że doświadczam tej choroby w swoim życiu i łatwiej jest mi zrozumieć też, po co to robię i dla kogo to robię. W zeszłym roku był taki moment, że pół roku miałam zwolnienie chorobowego, ale nie wpływało to na mnie dobrze. Dla mojej psychiki jest to na pewno zdecydowanie lepsze pracować, niż czuć się tylko chorym. Z wirusem wątroby zmagałam się prawdopodobnie od momentu, kiedy byłam małym dzieckiem. Najbardziej prawdopodobne jest to, że miałam przetoczone osocze od honorowego dawcy. Honorowi dawcy nie byli wcześniej badani na obecność tego wirusa. Przeszłam terapie, które miały mi pomóc wyzdrowieć. Jedną w 2008 roku. Z uwagi na genotyp wirusa, z którym się borykałam, okazało się, że to leczenie roczne nie przyniosło efektu. Po 10 latach, kiedy wprowadzono już nowe leczenie, kiedy pojawiły się nowe możliwości, zdecydowałam się na to, żeby skorzystać z terapii. I wtedy okazało się, że jest sukces. I HCV zniknął z mojego organizmu. Ja powiem szczerze, się chyba tak bardzo ucieszyłam, że tego wirusa już nie mam, że nagle się poczułam zupełnie jak zdrowy człowiek. I taki miałam, tak się bardzo ucieszyłam, że mam chwilę takiego oddechu w życiu. I to były takie najlepsze 2 lata, kiedy zaczęłam podróżować i spełniać swoje marzenia. I nagle takie bum. Od momentu pokonania wirusa do diagnozy wątroby minęły 2 lata. Na początku tej diagnozy jakby taki przeżyłam dosyć spory szok, bo miałam nadzieję, że to mnie nie dotknie. W zasadzie no ja wiedziałam, że jakby z racji tego, że taką historię mam, a nie inną, że muszę być jakby pod opieką lekarzy, ale to był taki okres naprawdę w moim życiu, gdzie trochę, nawet nie wiem, czy to zaniedbałam, bardziej po prostu wynikało to chyba z tej radości, że w końcu mogę zacząć normalnie funkcjonować, że dałam sobie taki czas na to, zanim po raz kolejny udam się z wątrobą do lekarza. Myślę, że to nie jest tak, że lekarze o tym tak bardzo informują pacjentów. O tym, jakie będą następstwa HCV. Skupiałem się na tym, na samej chorobie, na tym, jak ją leczyć i czego nie robić, żeby sobie bardziej nie zaszkodzić, ale ja przynajmniej nie kojarzę, żeby mi ktoś wprost mówił, że konsekwencją będzie nowotwór czy marskość wątroby. To jest taka wiedza, którą ja szukałam sama. U mnie jest nowotwór, ale wydolność wątroby mam dobrą. W związku z tym pewnie nie odczuwam tak tych skutków choroby jak inni pacjenci. I też pewnie dlatego jestem takim trudnym trochę przypadkiem dla lekarzy. Na razie tam moja wątroba jest zaleczana, jeżeli pojawiają się jakieś nowe zmiany, to są wykonywane zabiegi termoablacji. No i to pomaga. Ale też jest jedna zmiana, której nie udało się wyeliminować. Immunoterapia będzie refundowana, jest już refundowana od maja tego roku, więc lada moment chorzy na raka wątrobowo-komórkowego będą mogli korzystać z nowych terapii. Z jednej strony to jest zawsze dodatkowa możliwość dla mnie, ale no jest też dodatkowa możliwość dla innych, dla których na przykład nie ma możliwości przeszczepu wątroby. Jak wygląda życie z rakiem? Trzeba myśleć o tym, co będzie. Normalnie człowiek ma taką perspektywę życia, że sobie żyje i nie myśli o tym, co będzie jutro, albo myśli o tym, żeby odkładać na emeryturę, bo co będzie, jak będzie stary. A ja w tym momencie myślę,
w perspektywie takiego krótszego okresu czasu, bo wiem, jaka może być konsekwencja choroby. Ciężko zaplanować kwestie związane z relacją, tak jak tutaj akurat mój partner ostatnio na rocznicę dostałam od niego bardzo ładne kolczyki i mówi, kolejny będzie pierścionek. Marzy mi się podróżowanie. Chciałabym mieć taki zawód, w którym jest to możliwe, żeby przemieszczać się, podróżować, poznawać nowe kraje, nowe miejsca. Najbliższą wyprawę zaplanowaliśmy w górę. Chodzenie z plecakami po górach, od schroniska do schroniska. Dla mnie dużą wartością jest relacja, w której obecnie jestem i takie wsparcie ze strony partnera. Staramy się planować, nie do końca skupiając się na tej chorobie. Ona jest, ale jakby w naszej relacji czasami wręcz nie ma. Skąd się bierze ta energia? Że szkoda czasu. Szkoda czasu na to, żeby nie żyć zgodnie z sobą.